Cześć, jestem Diana, witajcie w kolejnym materiale z cyklu Pracownia Jägera. W dzisiejszym materiale zajmę się fotelami, które zgarnęłam za darmożkę. Do renowacji fotela użyję lakierobajcy Natur. Ciężko mi teraz stwierdzić, jak będzie wyglądało drewno po renowacji, dlatego też widzicie dwie puszki. W sumie to zastanawiam się nad trzema kolorami i to będą naturalny kolor i to będzie kolor numer 6, 8 oraz 9. Jeżeli chodzi o wybór koloru, wszystko okaże się w trakcie szlifowania. Jeśli chodzi o narzędzie, które będę używała w materiale, to standardowo będą to skrobaki oraz szlifierka oscylacyjna i papiery ścierne. Jak widzicie, fotel zgarnęłam bez siedziska. Jeżeli chodzi o tapicerkę, no to zostawię to profesjonaliście, który postara się dopasować tą tapicerkę do oryginału i postara się go odtworzyć. No więc przechodzę do pierwszego etapu, jakim jest szlifowanie i pozbycie się starej powłoki i zacznę od usunięcia wierzchniej warstwy skrobakami. Standardowo musicie pamiętać o tym, żeby pracować wzdłuż usłojenia drewna po to, żeby nie zrobić ani sznyt, ani żeby nie zrobić zarysowań na drewnie. I jeżeli będę miała już ściągnięte wierzchnią warstwę lakieru, przejdę bezpośrednio do pozbycia się tej głębszej warstwy, która jest wciągnięta w drewno. I do tego użyję, tak jak wcześniej wspomniałam, szlifierki. Jeśli chodzi o papiery, będę pracowała na papierach o gradacji 100, 120, 180 oraz 320. No i z takich dodatkowych jeszcze informacji, oprócz szlifowania, usuwania starego lakieru, musicie też pamiętać o tym, żeby usunąć stare pasy tapicerskie, które też jakby ułatwią Wam dostęp do wgłębień i niektórych elementów w fotelu. Fotel mam już przyszlifowany, więc zabieram się za otłuszczenie i użyję do tego ściereczki z mikrofibry oraz benzyny ekstrakcyjnej. I następnie w momencie, kiedy benzyna ekstrakcyjna mi się już całkowicie odparuje, przejdę bezpośrednio do malowania. I użyję do tego lakierobajcy o numerze 6. Takiej praktycznie bezbarwnej, która idealnie bieli drewno. Jak pamiętacie, na początku zastanawiałam się nad kolorem, bo do końca nie byłam pewna, jak będzie drewno wyglądało, ale widać, że jest ok, więc myślę, że 6 się idealnie sprawdzi do tego. Jeśli chodzi o aplikację, produkt zaaplikuję pędzelkiem, naniosę go dosyć obficie i następnie ściereczką z mikrofibry ściągnę nadmiary, jednocześnie wprasowując to w strukturę drewna, po to, żeby finisz był taki delikatny. Czas zmięcia warstwy będzie wynosić około 2 godziny. Pomiędzy warstwami standardowo przeszlifuję sobie powierzchnię papierem ściernym gradacji 2000, który dodatkowo jeszcze wypoleruje fajnie tą strukturę drewna i ona będzie taka subtelna i delikatna w dotyku. I następnie zaaplikuję drugą warstwę i ją pozostawię na około 4 godziny. Fotele są już gotowe. Jeżeli podoba Wam się efekt końcowy, zostawcie nam subskrypcję, lajka oraz komentarz. Pamiętajcie, aby zostawić nam również dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. Wpadajcie również na nasze media społecznościowe, czyli Facebooka, Instagrama, Pinteresta, TikToka oraz bloga, na którym pokazujemy ciekawe renowacje mebli. Zapraszamy Was również do salonów firmowych, które mieszczą się we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach oraz Gdańsku. Do następnego.